Witam serdecznie chłopców ze Śląska, ale tylko ja jestem w koszulce UKS-u, widzicie? I tak wam mocno kibicuję, tak jestem z wami, ale wam nie idzie. I teraz każdy po kolei powie, czym tkwi problem na tym turnieju. Proszę, przedstaw się i jakie widzisz tutaj problemy, że wam nie idzie. Mam na imię Jakub. Trzymaj. Mam na imię Jakub. Sądzę, że nie mamy kilku kluczowych zawodników, jak i z meczem Twarde Pierniki Toruń. Nie mieliśmy kluczowego zawodnika i po prostu się nie skupialiśmy. Dziękuję. Przegrywamy dlatego, że sędziowie mają trochę dziwne sędziowanie i nie mamy zawodników. Adam, przegrywamy dlatego, że nie mamy kluczowych zawodników. Kuba i przegrywamy dlatego, że nie bronimy i nie mamy kluczowych zawodników. A według mnie to jest dlatego, że źle bronimy i nie ma ruchu w ataku. Ja myślałem, że kluczowy zawodników to ten mały i ten duży, który grał. To kto? On. Solenizan właśnie. Pomógłbyś drużynie, dlaczego nie grasz? Bo mam problem z kolanem. Problem, ale szybko wrócisz do gry. Macie okazję coś przekazać klubowi UKS Katowice 27 i rodzicom, proszę. Pozdrawiamy. I właściwie nie wiem, co przekazać. Walkę, mocną obronę i ruch w ataku. Że wygracie w końcu. Tak, wygramy. Pozdrawiam i obiecujemy walkę. Pozdrawiamy wszystkich, którzy chcą, żebyśmy wygrali. No pozdrawiamy wszystkich, żebyśmy wygrali. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas oglądają, dziękujemy bardzo. I rodziców. I psa. Tu rodzice z WKK się pytali mnie, czy jesteście mocniejsi od Dąbrowy Górniczy, bo na razie nie ma jeszcze finału A. Waszym zdaniem tak? Tak, oczywiście. Pozdrawiamy Dąbrowę Górniczą i czekamy na mecze w finale A. Parę słów teraz. Przyjechało dwóch trenerów. Trenera głównego znam, a na ile trener pomocniczy pomaga, asystent? Bardzo pomaga, dużo daje nam wskazówek, przez co możemy stawać się lepsi i lepiej grać. Trener Bartek jest fajny, bo w sensie dyskutuje z sędzią, bo na przykład nie sędzia nie gwizda czegoś i daje nam dużo wskazówek. To samo co Patryk. Trener Bartek jest fajny, ponieważ mówi nam, co zrobiliśmy źle i co mamy zrobić. Mówi dokładnie tak, jak Lis powiedział. Mówi nam, co źle zrobiliśmy, ile jest sekund do końca. Sam się uczy, zaczyna, na razie nie ma swojego rocznika. Katowice na turnieju w Katowicach, które miejsce było? A to nie mnie się pytać. Kto był? Trzecie miejsce. Trzecie miejsce, a tu walczycie o przedostatnie, o siódme. Czyli jakby to w duszu. Ale jak to mówią, zima nasza, wiosna... Zima wasza, wiosna nasza. A teraz wszyscy razem. Ja chciałbym ci dać bidon, chociaż skromny na urodziny. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego na te 13 lat. Szybko do zdrowia wracaj, bo cię drużyna potrzebujemy cię. I my ci teraz ładnie wszyscy zaśpiewamy 100 lat, ok? 3, 4. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Adam! Dziękujemy za przepyszny tort. Smakował? Bardzo smakował. Tak? Zjedzony w minutkę. Pyszniutki był. Pyszniutki. Jeszcze jak? Miodzio, to fajnie. Rodzice się zorganizowali. No i widzimy się w lidze. Myślę, że przyjadę na jakiś wasz mecz. I walczycie o pierwsze miejsce, bo pierwsze miejsce będziecie organizować ćwierćfinały Mistrzostw Polski. Tak jak to zrobił rocznik 2008.
pójdziecie w ich ślady i te zrobię. Ty zresztą grałeś, nie? W 2-8. Tak, grałem. Każdy powie, co solenizantowi życzy, ale nie można się powtórzyć. Jedne słowo. Ja zaczynam. Jedne słowo. Zdrowia. Pomyślności. Żebyś wrócił. Jedne słowo. Nie wiem. Zastanów się. Szczęścia. Zdrowych kości. Jedne słowo. I radości. Radości. Miłość. Pomyślności. Nie. Pomyślności. Miłość. Miłość. Nie. Widzisz, wszyscy ci tego życzymy, a co ty sobie życzysz? Pieniążków. Właśnie, pieniążków. Money, pieniążków. Zdrowia. Dziękuję. Pomachajmy wszystkim. Katowice. UKS. Katowice. Już wyłączyłem.